Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Szlachtowicz, Telewizja w Realu 24. Kłaniam się jak zwykle bardzo nisko. Witamy serdecznie dzisiaj w tym smutnym, powiedziałbym, kolejnym tym etapie smutnych dni dla Telewizji w Realu 24. A wiecie dokładnie za to, że po wczoraj robiliśmy bardzo fajną transmisję z Powstania Warszawskiego z godziny W i później Marszu Powstania Warszawskiego. Zostaliśmy ponownie zbanowani przez YouTube, ale przede wszystkim przedstawię mojego gościa. Ale za co? Właśnie zaraz będziemy o tym dyskutować. Janusz Korwin-Mikke oczywiście, witam partia Państwa. Korwin i Konfederacja. Witamy Panie Prezesie serdecznie na antenie naszej stacji. Za co znowu Was zbanowali? Właśnie, zaraz powiem jeszcze tylko jedną rzecz, jeśli Pan Prezes pozwoli. Jeśli uważacie, że ta propolska, prowolnościowa i prokatolicka telewizja jest warta wsparcia, to jest numer konta, na który możecie wpłacać pieniądze, wspierać. Teraz potrzebujemy tego wsparcia jak nigdy dotąd. Panie Prezesie, za to, że godzina W i oddanie hołdu powstańcom to jest mowa nienawiści. Jak pan to skomentuje? Szczerze mówiąc, teraz wszystko jest mową nienawiści. Dwa dni temu dość popularny amerykański bloger policzył Żydów w CNN-ie i to też była mowa nienawiści. A to jest ciekawe, bo jak był taki słynny dowcip, jak idzie sobie, jest rok 35, idzie sobie tam Izaak Rocznwajn między ulicami Berlina, podchodzi inny Żyd, mówi: Icek, co ty tu czytasz, Der Stürmer? A mówi: tak, ty słuchaj, jak ja czytam naszą prasę, to wszędzie pobili Żydów, pogromy, nieszczęście, zbiórki. Czytam tę prasę, Żydzi opanowali koleje, Żydzi opanowali banki, Żydzi opanowali przemysł, to się aż przyjemnie czyta. Jeżeli pan dzisiaj napisze, że Żydzi opanowali banki, to jest też mowa nienawiści. Właśnie. No dobrze, ale żyjemy w takich, tak sobie żartujemy, ale żyjemy w takich ciekawych, że ciekawych w cudzysłowie, czasach oczywiście, które po prostu, no, coś pan powie, coś my powiemy i to zaraz mowa nienawiści. Od razu mamy YouTube zbanowany już na 3 miesiące dla tych, którzy chcą wiedzieć. Ciekawe, jak to będzie. Nie za bardzo jest reakcja innych mediów. Znaczy, ale za co konkretnie? Bo że no, poważnie, teraz naprawdę nie żartuję sobie. Za to, że pokazaliśmy wczoraj pokazywanie, 3,5-godzinna transmisja była z Marszu Powstania Warszawskiego i oczywiście godziny W. Od 16 była relacja, a potem była godzina W o 17. Za to, że propagujemy mowę nienawiści. Że to, co tam było powiedziane w trakcie, że znak, bo tam było też, komentowaliśmy dosyć mocno to, że na przykład była ta profanacja, tudzież no, prowokacja z flagą LGBT i Polską walczącą. No dobrze, no to są takie dość, nie wiem, śmieszne, obrzydliwe, no ale to w końcu są drobiazgi, no nie ma o czym mówić. No nie dla YouTube'a. Chyba. Tak naprawdę myślę, że zaczęło się od tego, że byliśmy w Białymstoku, potem byliśmy po raz kolejny w Białymstoku, byliśmy w Warszawie, że pokazywaliśmy to, co tam LGBT, te kręgi wyczynają. No więc ja chcę powiedzieć jedno. Ja mówiłem lat temu 10, a kiedy wtedy to było raczkujące, ale ja wtedy już przewidziałem, że jeżeli będzie to się dalej rozwijało, to dojdzie do pogromów. I dojdzie na pewno do pogromów. I mam całkiem sporo homosiów, zwyczajnych, normalnych homosiów, nie żadnych tam tfu gejów, tylko normalnych ludzi, którzy mają swoje dziwne upadania seksualne, robią je po cichu u siebie, prawda, w domach. I oni się boją tych pogromów, bo oni wiedzą, że przez bezczelność tego chamstwa, tych tfu gejów, prawda, to te pogromy się na nich skrupią. Bo ci tfu geje tam sobie wyjadą do Londynu, do Paryża, do Berlina, prawda, a oni zostaną tutaj na miejscu. Więc ta cienka w końcu warstwa tych tfu gejów, to jest cienka warstwa, to jest tam, nie wiem, czy co 50 homoś to jest tfu gejem. Oni się nie ukrywają, nie ujawniają, nie robią żadnych coming outów. No. Tak, no czyli mnie to nie obchodzi, szczerze, mnie to nie obchodzi, kto to robi, to jest jego sprawa. Oczywiście, może być onanistą, trialistą, prawda, czym tam chce, i to jest jego sprawa, prawda, zoofilem może sobie nabyć, jak robi z własną kozą, to jest jego problem, nie? Natomiast problem jest, jak robi z tego manifestację, sprawy płci się, robił się w domu, prawda, nie manifestuje się tego publicznie. Jak z tym walczyć? No nie ma rady, możemy tylko ośmieszać to w tej chwili, bo to tych ludzi nie można traktować poważnie, bo to są ludzie niepoważni. No jeżeli, jak ja mam walczyć z panią Walty, z panią Moniką Płatek, która twierdzi, że w homomałżeństwach rodzi się więcej dzieci niż heteroseksualnych, co ja mam z tym walczyć? No to no można, tylko, właśnie, no. Można tylko ryczeć ze śmiechu, no co to można walczyć z tym? No panie, ale panie prezesie, no i ma pan rację, z jednej strony, a z drugiej to jednak jest coraz więcej. Potem tak, to się śmiało, śmiało. Tak, ale właśnie, a za chwilę będzie tak, że będą nas zamykać za to, że się śmiejemy, bo to do tego dochodzi. No tak, ale co możemy zrobić? Trzeba ludzi przekonywać, to po prostu jest śmieszne. No. I to, wie pan, to trzeba, potrzebne jest dziecko, które powie: król jest nagi, bo
No to przecież oni wygadują te swoje nonsensy, ale to kompletne nonsensy. I ktoś musi powiedzieć, no słuchajcie, to są nonsensy. Bo jeżeli my zaczynamy poważnie z nimi dyskutować, prawda? Poważnie dyskutujemy, że rzeczywiście tutaj Ziemia się ociepla, za chwilę nam się zrobi jakiś kataklizm. Zaczynamy poważnie z nimi rozmawiać, zamiast tego wyśmiać, przecież nam było globalne ocieplenie już nieraz w historii, prawda? I jak skończyło się bez walki z nim. I tak. No więc to się też skończy. Tego nie chcą przyjąć do świadomości, absolutnie. Absolutnie. Nie. I z nimi to jest proces, tak? To cykle normalne, cykle są, tak. Zawsze były, są i tak my oni mówią, że jak się uwolni ten węgiel, który jest w ziemi, to będzie katastrofa. Przecież ten węgiel był w atmosferze, skąd się wziął tutaj w ziemi? Rośliny go z atmosfery ściągnęły i zamieniły się w węgiel, więc on już był w atmosferze i ziemia z tego powodu nie zginęła. Także to wszystko jest, oczywiście jest cieplej, zrobi się może jeszcze cieplej, jeszcze jakieś 2 stopnie pójdzie w górę. Powiem Państwu rzecz straszną, temperatura w Warszawie będzie taka jak w Budapeszcie, rozumiecie? Potworność, no. A jak to przeżyjemy, to zacznie się globalne oziębienie. No właśnie, to i ziemienie będzie wtedy tak. I będzie z czym walczyć. I będzie z czym walczyć. Przejdźmy do rzeczy, które się dzieją. Co z Konfederacją, jak idą rozmowy z Kukizem? I czy to prawda? Bo ja tak nie wiem, mam takie wrażenie, że trochę tak jak taka kaczka dziennikarska. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Aha, czyli nic wam nie powie ten temat. Czyli no, dobrze, samą Konfederacją. My najpierw prowadzimy rozmowy, a potem o tym ogłaszamy. Okej, dobrze, to samą Konfederacją w takim razie. Gotowi do boju? Do wyborów? Potwierdzam i nie zaprzeczam. Dzisiaj pan jest tajemniczy, panie prezesie. Nie. Ludzie pytają tutaj na czacie chociaż. Powiedziałem, że potwierdzam i nie zaprzeczam. No dobrze. No bo ludzie chcą wiedzieć, czy razem pójdziecie do wyborów. No, Konfederacja idzie razem, oczywiście. No dobrze, to zapytam inaczej. Rozmawiacie z Kukizem, czy nie rozmawiacie? A jak pan to oceni, że jednak Kukiz rozmawiał z chociażby PSL-em? No, ja mogę powiedzieć tylko tak, że będzie nam bardzo miło iść z panem Kukizem, ale jeżeli on pójdzie z PSL-em, to jego elektorat i tak na nas zagłosuje, więc, bo to jest elektorat antysystemowy i nie będzie głosował na PSL. Mhm. Jak pan skomentuje to, że odejście Leroya i Marka Kubaka? To są dwie różne sprawy. Leroy jest, od Leroya może. Leroy jest dalej członkiem klubu Konfederacji. Myślę, że wystartuje od nas. Natomiast co do pana Jakubiaka, to jest inna sprawa. To jest bardzo miły człowiek, ale zakiwał się na śmierć tym wszystkim. Mhm. Okej. Okay. No dobrze. Niedługo już zapowiedziana jest kolejna wizyta prezydenta Trumpa w Polsce. Czy powinniśmy protestować wtedy, kiedy będzie na przykład gdzieś się udzielał, tudzież przeciwko ustawie 447 i tym, co się dzieje? Mi się wydaje, że warto to robić, ponieważ on jest czuły na głos opinii publicznej i jakaś taka demonstracja nie byłaby zła. Normalnie bym do tego nie zachęcał, ale bo nie jestem półdemokratą i to nie ulica powinna decydować, ale powtarzam, na półdemokratów to działa. No i pan Trump tutaj jest na to czuły. Natomiast no, to jest coś oburzającego, co ja byłem tak rozczarowany, wie pan, bo zawsze mieliśmy takie problemy z obsadą ambasady amerykańskiej, była obsadzana przez taką żydokomunę i tak dalej. A to jest mowa nienawiści, nawet mówiąc. Jak była pani Mosbacher, która jest środowiska takiego prawicującego i tak dalej, wiązałem z nią liczne nadzieje. Kurczę, to samo, no, zwariować można. No. Zwariować można, także jestem bardzo rozczarowany panią Mosbacher. I tutaj jak ona robi kurzytek, no to powstanie, prawda, bo na powstaniu, takie się dusery, prawi, tutaj popiera ogromne słówka, a prawda, sprawa jest prosta. Potrzebujemy, żeby Polska kupiła F-35 i inne amerykańskie uzbrojenie za drogie pieniądze. Nawiasem mówiąc, całkiem na niepotrzebne, bo są szturmowe samoloty, a przynajmniej o ile wiadomo, nie mamy zamiaru atakować Rosji. Nie bardzo mamy co tam atakować zresztą, bo graniczymy tylko na tam gdzieś koło Bartoszyc. A po drugie, że Polska była żołnierzem w walce z Rosją, bo to o to im chodzi, prawda? I proszę zrozumieć, bo Polacy sobie myślą, że Amerykanie tam załóżmy lubią Polskę. Amerykanie nie jest, że lubią Polskę albo nie lubią Polskę. Amerykanie mają Polskę gdzieś w nosie. 80% Amerykanów nie odróżnia Polski od Holandii albo czegoś takiego, czy Holand, co za różnica. W ogóle na Europie się nie znają. Tak samo zresztą jak czy przyjęty Polak odróżnia Kansas od Kentucky, no też nie odróżnia. A Kalifornia na przykład jest większa od chyba wszystkich państw europejskich, także nie odróżniamy tego. I,
I proszę pana, no im po prostu chodzi, klasie politycznej amerykańskiej chodzi o to, żeby no, wygrać z Rosją, bo ten konflikt z Rosją to już jest w 1848 roku. Aleksiej de Tocqueville pisał w książce, która jest w Ameryce, ona miała chyba już 150 wydań, to jest książka podstawowa o demokracji w Ameryce, i on napisał, że przyjdzie czas, kiedy Ameryka i Rosja staną do walki o prymat na świecie, i ten moment właśnie teraz nadszedł. I oni tutaj połknęli już NRD, prawda? Połknęli Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, teraz Rumunię, Bułgarię, i teraz chcą połknąć jeszcze Ukrainę. No i w wyniku tego rakiety rosyjskie będą o 600 km od Moskwy. I Rosjanie się tego panicznie boją, tego nie powiedzą, bo oczywiście, jego ekscelencja Władimir Putin nie powie, że się boi, prawda? Ale oni się boją. A co z Chinami? Pan, Chiny są w tej chwili w sojuszu z Rosją niechciany, bo oni się nie lubią. Ani Chińczycy, ani się nie lubią, są wrodzy, są wrogowie, bo sąsiedzi są na ogół wrogami. No ale skoro Amerykanie atakują naraz Chiny, Rosję, jeszcze Iran na dodatek, no to Chiny, Rosja, Iran tworzą blok. Tak, no właśnie. Każdy atakowany ludzie się jednoczą przeciwko agresorowi. Co z tym Iranem? Bo to też jest taka rzecz, która jak gdyby dużo pytań jest Iran na naszych widzów. Iran jest specjalna sprawa, bo w sprawie Chin i Rosji to są interesy amerykańskie, natomiast w sprawie Iranu nakłada się na to interes Izraela, nie żydowski, tylko bo w Teheranie jest przecież ogromna kolonia żydowska, mało kto wie, gdzie swobodnie wyznają prawda, mozaizm i nikt tak. Tym nie przeszkadza. Natomiast chodzi tutaj o interesy państwa Izrael. Otóż państwo, nie Persja, tylko państwo Iran, prawda? Państwo Iran oświadcza, to jest oficjalna polityka państwowa, że musi zetrzeć z ziemi Izrael. I proszę tego nie traktować serio, oni również mówią, że muszą zetrzeć z powierzchni ziemi Stany Zjednoczone, prawda? I to, oni mówią to całkiem poważnie. I to jest rodzaj takiej retoryki arabskiej, Arabowie tak mówią, prawda? Wielkimi słowami. Natomiast część przynajmniej Izraelitów tutaj traktuje to dosłownie. No i w związku z czym chcą, żeby Amerykanie im ten cholerny Iran rozwalili. Przypominam, że Izrael miał już kłopoty z Irakiem w swoim czasie. Irak tak samo prowadził retorykę antyizraelską. Chcę przypomnieć, że Irak nie graniczy w ogóle z Izraelem. A Iran nie graniczy w ogóle żadnym państwem, które by graniczyło z Izraelem. W ogóle nam tego, więc to jest taka słowne przerzucanie się obelgami przez trzy granice. No i Irak zrobił reaktor atomowy, OSIRAK tak zwany, kupiony od Francji zresztą, OSIRAK. I wtedy przyleciały samoloty izraelskie i zbombardowały bezczelnie, przez wszelkim prawom międzynarodowym. Przecież Izrael powinien być za to postawiony, bo nie, Izrael ma szczególne prawa. No, naród wybrany, prawda? Naród wybrany, więc może... W wielu aspektach życia. Ale z drugiej strony jest strasznie śmieszne, bo państwa arabskie nie mogło skarżyć Izraela, ponieważ państwa arabskie nie uznają istnienia państwa Izrael. Więc z punktu widzenia państwa arabskiego, skąd przyleciały jakieś samoloty i zniszczyły ich? Tak, bo oni go nie uznają, więc sytuacja była zupełnie paranoiczna. Jaką pan ma opinię na temat tego? No bo jeśli wejdą do Iranu, albo będzie jakikolwiek konflikt z Iranem, Ameryki... W tej chwili to... są nastroje przed trzecią wojną światową, to... absolutnie. Zbierają się chmury na odcinku indyjsko-pakistańskim. Tam są zawsze, można. No ale teraz to już tam 50 ludzi zginęło i tak dalej. Czyli jest konkretnie. Konkretnie. Są nastroje bojowe na Morzu Żółtym. Chcę przypomnieć, że Chińczycy, którzy na ogół pokojowym narodem, oni tak grają w go, to jest takie w odróżnieniu od szachów czy warcap, tam się pionków nie przesuwa, tylko się stawia. Tu Indzicy tak grają. Tu robią sztuczną wysepkę, tu sztuczną wyspę, tu sztuczną wyspę. Potem to wszystko się łączy i to już jest ich terytorium. No i oczywiście nikt normalny, przepraszam bardzo, ja bardzo lubię Chińczyków, ale ja też nie uznaję Morza Chińskiego za wewnętrzne Morze Chin, prawda? Bo to jest sięga także. Pomijam, że właśnie na wody terytorialne Filipin, Tajwanu. Tajwan to pół biedy, bo tam idą ręka w rękę w tej ręka sprawie. W rękę, tak. No ale tam jeszcze Filipiny, tam idą Brunei, Indonezja, no włażą ludziom na ich terytorium. No i oczywiście nikt tego nie uznaje. Amerykanie demonstracyjnie przepływają przez to terytorium i Chiny już mają protesty przeciwko temu. Chcę przypomnieć, że jak był rok tam 63 czy coś koło tego, to Chińczycy udzielili 2000 protestów i 583 poważnych protestów przeciwko obecności amerykańskiej gdzieś tam. Także tutaj Chińczycy zaraz zaczną udzielać poważnych ostrzeżeń Stanom Zjednoczonym.
Czyli to będzie taki, bo jest jak gdyby gospodarcza wojna już chyba jest. No to gospodarcza to jest zupełnie inna para kaloszy, bo to tam mało poważne statycznie, jeżeli Amerykanie będą musieli używać amerykańskich ołówków, a Chińczycy chińskich, to od tego nic się strasznego nie stanie. Ale oczywiście lepiej, żeby się wymienili, bo żeby każdy miał wybór, no ale trudno. Natomiast tutaj grozi czymś poważniejszym, bo to jest beczka z prochem, no i tam jak wystarczy iskierka i coś zapali. Więc mamy problem z Iranem, mamy problem z Pakistanem, który nawiasem mówiąc skarży się również na Afganistan. Afganistan, ale proszę powiedzieć, że Pakistan ma broń jądrową, dlaczego Iran nie może mieć? No. Indie też mają. W związku z czym, jeżeli mamy Indię z Afganistanem przeciwko Pakistanowi, to Iran jest sojusznikiem tutaj Pakistanu, prawda? I to jest realne, bo proszę zwrócić uwagę, Państwo może nie wiecie, ale przecież spora część terenów między Afganistanem i Pakistanem zamieszkały jest przez jedno plemię, tak, które chodzi sobie przez granicę swobodnie, granicy nie uznają i właściwie nie wiadomo, do kogo ten teren należy. Także to też może dojść do jakiejś wojny. No i mamy jeszcze inne zalążki, Ukraina, prawda, i inne, także cholera wie, co może być. Jest Konfederacja już jako partia, startujecie w wyborach, no nie chciał pan mówić za bardzo o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o wasze pertraktacje z Kukizem, a co z Maxem Kolonko? Znaczy, pan Max Kolonko zadzwonił do mnie jakieś 2 tygodnie temu, bardzo z całą kupą miłych, serdecznych słów, no i dalej nie wiem, co on robi, dowiaduje się z tego z mediów, że ma startować z jedynką od Kukiza, ale Kukiz też o tym nic nie wie, więc... Czyli nikt nic nie wie, tak naprawdę to nie są sprawy. Nikt nic nie wie, jakieś tam są rozmowy i... No bo to taka wojna jest, znaczy wojna to złe słowo, ale taki no, mętyk informacyjny, po prostu ktoś mówi, że to wszystko połączone, że Kukiz, Kolonko razem i razem z Konfederacją, że jest wspólne listy, potem, że Kukiz, Kolonko, potem, że Kukiz z Konfederacją i tak. Wszystko oczywiście jest możliwe, to byłoby logiczne. No, ogólnie tylko problem z panem Kolonko polega na tym, że ja nie wiem, czy on może w ogóle startować w naszych wyborach. On mówi, że założy partię, ale żeby partię założyć, to potrzeba jakiegoś czasu. On podobno powiedział, że on w końcu sierpnia założy partię, w końcu sierpnia to cały seks zacznie założyć partię. To już trochę za późno. Na następne wybory może sobie zakładać, prawda? Poza tym on chyba nie ma polskiego paszportu, tylko amerykański. W związku z czym nie wiem, czy on w ogóle może startować, czy on w ogóle jest obywatelem polskim, prawda? Czy nie trzeba mieć do domicylu. To po prostu wszystko jest. No bo nawet jeśli ma obywatelstwo polskie, albo jeśli by mógł startować, no to tak jak pan prezes mówi, no to trochę zajmie czasu, no, a czasu nie ma. No ale jeżeli ma obywatelstwo polskie i może tutaj się zarejestrować w Polsce, no to niech się zarejestruje, bo zawsze 50 000 głosów, prawda, przyniesie, to jest bardzo ważne. Okej, jeszcze jedna rzecz a propos tego Iranu, bo rozmawialiśmy. Czy jest jakaś szansa, żeby polscy żołnierze nie wzięli w tym udział? No, jeżeli miała być wojna, to nie ma najmniejszego powodu, żeby Polska brała w niej udział. I chciałbym Państwu przypomnieć po raz setny już, że pakt NATO jest paktem obronnym. W 50. rocznicę powstania NATO Amerykanie chcieli przerobić go na pakt napastniczy, ale tam jest na szczęście obowiązuje liberum veto i Królestwo Danii, Solo Banku się temu sprzeciwiło. W związku z czym NATO jest nadal paktem obronnym i powstaje zobowiązania do pomocy innemu państwu, jeżeli zostanie zaatakowane jedno z państw NATO, powtarzam, na obszarze północnego Atlantyku, wliczając to basen Morza Śródziemnego. Ponieważ Iran nie leży jako żywo nad Atlantykiem, a zwłaszcza nad Morzem Śródziemnym, w związku z czym nawet gdyby Iran zaatakował Amerykę, to nie mamy powodu, żeby go atakować, ale ponieważ on nie atakuje, to w ogóle nie ma już w ogóle o czym mówić. Także Polska, a jeżeli Ameryka chce, żebyśmy mieli z nim sojusznikiem, to niech zawsze z nami taki sojusz jak z Izraelem, prawda? I wtedy będziemy czuli się być może bezpiecznie, być może, powtarzam. Natomiast obecnie Stany są do niczego zobowiązane, bo przypominam, że ten sam pakt NATO mówi, w artykule tam był 5, ten jest 6, albo odwrotnie, już nie pamiętam, mówi, że jeżeli zostanie zaatakowane jedno z państw NATO, to pozostałe państwa użyją stosownych środków, nie wyłączając użycia sił zbrojnych, czyli mogą na przykład ogłosić stanowczy protest. Także chcę przypomnieć, że mamy w Polsce pancerną dywizję amerykańską, która nawet zrobiła u nas ćwiczenia bojowe. Wie pan, na czym one polegały? Mhm. Ćwiczyli szybką ewakuację do Niemiec. No dobrze, to
To teraz od razu konkretne pytanie też na temat tego, ile to było chyba 2 miliardy dolarów za 1000 żołnierzy amerykańskich? No więc ja ciągną nas pieniądze i dlatego jego ekscelencja Donald Trump do nas przyjeżdża, będzie nam prawił dusery, prawda, będzie gadał o barykadzie w Alejach Jerozolimskich, która przecież jest nieprawda. Ta barykada przetrwała 2 dni. Jest to nieprawda, że była niezdobyta i trwała do końca powstania. Każdy sobie wyobraża, barykady z worków piasku i naokoło jadą 3 czołgi Pantera. No przecież ja to wytrzymam, to jest śmieszne po prostu. Jak w ogóle takie nonsensy można mówić? Ale powiedziano panu Trumpowi, on to w dobrej mierze, prawda, powie nam druseny, bo chcą, żebyśmy płacili te 2 miliardy i żebyśmy kupili te F-35, które potem to nie jest nam jest, proszę państwa, Polska potrzebuje zbroi, ale my potrzebujemy miniaturowych łodzi podwodnych do obrony wybrzeża. Potrzebujemy dronów, potrzebujemy rakiet. Być może potrzebujemy broni jądrowej. Po cholerę nam te ciężkie helikoptery. Ale to wtedy mówią, że jest pan ruskim agentem. Ale to nie mówię pan, tylko wszyscy, którzy mówią w ten sposób, bo akurat tutaj się zgadzam, ale że wolę wyrzucić pieniądze, 2 miliardy, 20 miliardów dolarów, tak jak pan powiedział, drony, podwodne łodzie, wszystko, co może obronić po prostu Polskę. Oczywiście, natomiast na przykład kupowanie korwet od Amerykanów, nawiasem mówiąc, po to, żeby kontradmirał mógł zostać admirałem, jest to zupełnie, czy na wiceadmirałem, jest to zupełnie bez sensu, no bo one nie mają w ogóle żadnego osprzętu elektronicznego, bo jest za drogi dla nas. Dla nas Amerykanie nam sprzedali bez tego. Ja pan coś powiem. Ja byłem kiedyś, byłem członkiem Komisji Obrony Narodowej i byłem wizytowałem tam okręty na wybrzeżu, już po tym, jak byłem komisarzem, tak znaczy. I wchodzę taki okręt i widzę, kurczę, że on nie ma żadnej tej osłony. Więc mówię do dowódcy, mówię, przepraszam bardzo, panie komandorze, jak będzie wojna, to ile czasu pański okręt się utrzyma na wodzie? 15 minut. I mówi mi krótko, że jeżeli na przykład by ten statek stał przy molo, to jeżeli wybucha wojna, to żołnierze, to marynarze mają powiedziane, że mają nie wracać na statek, bo nie ma sensu, bo pierwsza rakieta zrobi porządek. To po cholerę nam to żelazo, prawda? Mhm. Mamy helikoptery, które kosztują tam po 15 milionów czy po ile, dolarów oczywiście. Przecież wystarczy wystrzelić małą rakietkę z kubką gałganów, które się wkręcą w tylne śmigiełko i po helikopterze, prawda? Czołgi, które kosztują 100 milionów, prawda? I wystarczy rakieta za 10 tysięcy, która zamienia je w płonące piekło dla załogi, która jest w środku, prawda? No, przecież to powstańcy warszawscy w pomocy butelki z benzyną załatwiali czołgi. No tak. Po co nam to, gdzie jest technika znacznie posunięta? No po co? My się zbroimy, jesteśmy tak uzbrojeni, że my wojnę drugą światową byśmy wygrali z całą pewnością, ale następna będzie trzecia. No. I to trzeba zrozumieć. Nie takie uzbrojenie. My ciągle myślimy w kategoriach, prawda, tych czołgów, tych helikopterów, prawda, coś tam. Nie, proszę państwa, to będzie zupełnie inna wojna. Zupełnie inna wojna. Jeżeli do niej dojdzie, mam nadzieję, że nie dojdzie. Jeżeli będzie, to zupełnie inna wojna. My się zbroimy do drugiej. Ale wie pan dlaczego? Im droższy taki czołg, tym większa łapówka dla tego, kto to zamawia. No zamawia, po prostu zwyczajnie. Dobrze. Tutaj jesteśmy na żywo w Realu 24. Janusz Korwin-Mikke jest naszym gościem. Jeśli chcecie zadawać pytania, zapraszam do naszego czata na wrealu24.tv. Jak wiecie, dobrze zostaliśmy zbanowani z YouTube'a, ponieważ... Ale gdzie was można oglądać? No tak, no na www.realu24.tv to jest nasza platforma, na której nadajemy teraz na żywo. Ale również nie na żywo też was można oglądać, czy nie? Tak, tak, oczywiście. Potem to zostaje, są linki, dobra, oczywiście podzielacie linki i działamy dalej. To jest to nowa sytuacja dla nas, więc musicie nam dać kilka dni, żeby jeszcze lepiej to wszystko działało. Ale pamiętajcie, przenosimy się na naszą platformę, to będzie nasze główne miejsce nadawania w Realu 24.tv. To ja chyba też zrobię sobie główny blog na swoim portalu, a nie na YouTubie albo tak, na Facebooku. Tak, w ogóle zachęcam wszystkich do różnych innych, żeby zakładali swoje, bo jak widać się przepływ normalnej myśli w Polsce już się kończy i jeszcze to szybko. Przed wyborami nam przykręcą jeszcze ja myślę, że tak. Myślę, że to dlatego nas zaatakowano, żeby na przykład jak pan przychodzi, czy inni politycy Konfederacji, albo inni, którzy mówią konkretnie na temat tego, co się dzieje, a nie to, co mówią w TVN-ie, czy w TVP PiS. Dlatego to się też stało. Tak? Takie mam wrażenie, że wydarzyło się to, co się wydarzyło, ale to moja opinia. A czy zauważył pan na przykład, że była afera, wybuchła już 5 miesięcy temu w polskiej grupie zbrojeniowej. Gigantyczna afera, nic się o niej nie mówi. Nic. Bo tam są umoczeni wszyscy ludzie z PO, z PiS-u, z SLD, z PSL-u. Wszyscy, cała banda czworga jest umoczona. A skoki? Wołomin? No też się już mało mówi. Też bardzo mało mówi.
Dobrze, to jest kilka pytań jeszcze, panie prezesie, do pana pojawiło. Konfederacja Kukiz, taki nick jest. Czy rozdawanie pieniędzy ludziom posiadającym dzieci na kredyt, jak Zagierka, jest dobre? Nie, absolutnie nie. Nie wolno ludziom rozdawać. My mówimy krótko. Jeżeli zlikwidujemy podatek dochodowy, no to jak zarabiający przeciętnie człowiek, który ma załóżmy tam 3000, tak, netto, to 20% od tego to jest ile? 600 zł, tak? No to będzie miał nie 500, a 600, jak mu zlikwidujemy dochodowy. Lepiej dochodowy zlikwidować, wtedy wszyscy zarobią, nie tylko ten, i gospodarka ruszy. Bo przedsiębiorca nie musiał płacić podatku dochodowego, czyli stanieją wszystkie towary dzięki temu, prawda? To proszę wytłumaczyć mi trochę mechanizm nawet ludziom, bo ludzie myślą, że te 500 plus to wszystko nawet dla pierwszego dziecka i tak dalej, to jest jakieś zbawienie i że to jest no to... po prostu... A czysta matematyka pokazuje, że po prostu zwyczajne obniżenie podatków oni jeszcze... i nie dość, że ich by podniosło na duchu, bo by mieli o wiele więcej pieniędzy w swojej kieszeni i wynik ich pracy, tak? To jeszcze po prostu zwyczajnie nie mieliby takiego, nie wiem, poczucia zależności wobec władzy. Oni jeszcze, no właśnie, chodzi, że mieli poczucie zależności wobec władzy. Tak, no, władzy oni, tak. Jeszcze, oni jeszcze w końcu września przed wyborami dadzą 500 za poczęte dziecko, wie pan, żeby nie trzeba będzie nawet udowadniać, że jest poczęte, tylko już to będą wypłacani. To jest banda, która dla pieniądza robi wszystko. To kiedyś Teplitz powiedział oni, że banda spoconych facetów pogoni za władzą i to nic się tutaj nie zmieniło. Nie zmieniło, natomiast powiedzmy jasno, jeżeli płacimy, po co jest dochodowy podatek? Po to, żeby oni wiedzieli, kto ile zarabia, żeby brali nam w księgę. Bo na przykład Kongres Stanów, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych się przez ponad 50 lat sprzeciwiał prowadzeniu podatku dochodowego. Głównym argumentem było to, że wtedy rząd będzie wiedział, skąd kupuje, od kogo kupuje i tak dalej. Rząd tego nie powinien wiedzieć, bo może mnie zastraszyć mojego kontrahenta i tak dalej. Ale nie wiadomo, czy urzędnik skarbowy nie ma kuzyna, który pracuje w konkurencji, prawda? Także jest to ryzykowne. Także znacznie lepiej jest i o wiele prościej, bez mniej urzędników, i pobierać dochodowego i nie wpłacać 500. Ludzie będą mieli o 100 więcej, oszczędzimy sobie kosztów ściągania i wypłacania. I będzie lepiej średnio, no i tyle. A co do dzietności, zwracam uwagę, że to przestało już działać. Nie ma zwiększenia dzietności. Nie ma, 500 to, już, plus, to tak, chyba po pierwszym roku to... Nie, to jest po prostu jawne przekupstwo. No i teraz nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że walczą z korupcją, a tutaj będą głosowali na PiS, ale proszę Państwa, nie wolno popierać tych, co dają łapówki. Także bierzcie pieniądze za 500 plus, bierzcie jak najbardziej, bo jak dają, to trzeba brać. Natomiast nie głosujcie na PiS. Jaki wynik Konfederacji można liczyć? Piotr zadaje takie pytanie. Trudno powiedzieć, bo to jeżeli startujemy z panem Kukizem, no to liczę tak 10-12% powinno być. Bo w tej chwili będziemy, no poza, będą tylko dwie opozycje w stosunku do tego układu tych oszołomów i złodziei, którzy z łaski generała Kiszczaka rządzą Polską, czyli będzie albo lewica zjednoczona, albo prawica. No i ludzie będą mieli wybór, albo głosować na to, co jest. Jeśli jest im dobrze, jak jest, to proszę bardzo, niech sobie głosują na popis, wszystko jedno, czy rządzi PO, czy PiS, to nie ma żadnej różnicy. Albo chcą wyjść z tej sytuacji. Są dwa rozwiązania, prawda? Lewicowe, czyli rewolucja, i prawicowe, czyli kontrrewolucja, powrót do normalności. I my jesteśmy partią, która chce powrotu normalności. Tak analizując eurowybory i kampanię do eurowyborów w ostatnich szczególnie tygodniach, no staliście się tym takim najgroźniejszym chyba rywalem dla PiS-u, przynajmniej tak, osobą, którą oni atakowali najbardziej. Czy macie już przygotowane, bo na pewno się to wydarzy, moim zdaniem, niestety, w nadchodzących kampanii. Niestety stała się rzecz smutna. Straciliśmy około 2,5%, ponieważ część naszej kampanii była oparta na walce z ustawą 447 i PiS przekonał ludzi, że przecież Kaczyński, który obiecał 500, dał 500, obiecał tam emerytury przywrócić, przywrócił. Nie dasz i on dobiec. Obiecuje, że on nie da ani guzika, prawda, i nie wypłaci tym obrzydliwym Żydom z przedsiębiorstwa Holokaust, bo to nie przecież wszystkim Żydom. Chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli by trzeba oddawać, dawać nasze pieniądze tym Żydom, to już polscy Żydzi by musieli też zapłacić. To nie wszystkim Żydom, tylko tym cwaniakom z tak, firmy Holokaust, prawda? Tak. Firma Holokaust, która żyje od dziesiątków lat z załatwiania tym poszkodowanym w Holokauście pieniędzy. Załatwiali to głównie od Niemców, no ale Niemcy przestali już płacić, więc szukają następnych frajerów i ich wzrok padł na Polaków. No i teraz chcą tych pieniędzy od nas. No i to jest nieprawda. Ludzie uwierzyli Kaczyńskiemu, tymczasem jest na szczęście pan Julian Assange, który teraz tam siedzi w więzieniu, prawda, ale on
upublicznił te, to otrzymane od pana Manninga, który chyba dożywocie dostał, tak. Te WikiLeaks, tam ze 100 tysięcy depesz, tajnych depesz amerykańskich i między innymi jest depesza z ambasady amerykańskiej do Waszyngtonu, relacja z pobytu w ambasadzie amerykańskiej Jarosława Kaczyńskiego przez kilku już lat, który powiedział on wyraźnie, że wszyscy poważni politycy, ja jestem niepoważny, że wszyscy poważni politycy uważają, że trzeba Żydom te pieniądze, znaczy Żydom tym pieniądze wypłacić i Polska zapłaci 20%. I tu jest bardzo ciekawy dowód, że to jest prawda. Otóż, proszę Państwa, przez 15 już chyba lat kolega Michalkiewicz-Świadek walczyliśmy z tym pomysłem, że trzeba tej firmie Holokaust wypłacić 65 miliardów. I cały czas się mówiło o 65 miliardów. A teraz nagle 300 się zrobiło. A skąd się te 300 właśnie wzięło? No bo Kaczyński powiedział, że będziemy płacili 20%. 20% od 300 to jest akurat 60. No. Czyli jasne, tak? No, po prostu jest zwyczajnie. Mhm. Czy, dobrze, to kolejne pytanie. Ale śmiech śmiechem, ale nawet 65 miliardów to jest bardzo dużo. To nie, to jest to chyba więcej niż budżet. No to jest po 2000 dolarów od każdego Polaka z niemowlętami włącznie, więc... Ale oni przyjdą po to? Czy już przyszli? Czy już płacimy to? Nie płacimy. Oczywiście, że nie płacimy, natomiast problem polega na tym, że to jest wina rządów komunistycznych oczywiście, ale i solidarnościowych, że nie dokonały natychmiastowej prywatyzacji. Te mienie przeszło na własność państwa i należało je sprywatyzować z licytacji, żeby uzyskać jak najwyższe sumy, robić licytację, pieniądze wpłacić na konto, jakby się pojawili spadkobiercy, wszystko jedno, żydowscy, polscy, wszystko jedno jacy, wpłacić na konto, jak się spadkobierca pojawi w ciągu tam 6 lat, powiedzmy sobie, czy jakoś, dostanie te pieniądze. Jak nie, to koniec i do widzenia. Tego żeśmy nie zrobili. To mnie nie leży. W Łodzi jest podobno takich kamienic, prawda, które niszczą bezpańsko. Bezpańsko. I teraz te przyniosły Holokaust się o to niewątpliwie upomni. Nie? Mhm. Kolejne pytanie. Spocony Edek. Czy odniesie się pan do rzekomych taśm na Konfederację? Kiedy słyszę, jak nie mam pojęcia, o co chodzi, tak wszyscy mnie pytają o taśmę na Konfederację. Tam jest, ludzie mówią, że tam jest jakiś adres, ludzie wchodzą na ten adres i nic tam nie ma, więc nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Mhm. Zabijcie mnie, ale nie wiem. Witam, skarby. Czy jakiekolwiek telewizja powinna odpowiadać za hasła głoszone przez uczestników marszu, demonstracji? No, nie może telewizja pokazywać rzeczywistość. I kiedyś odpowiedziałem pani Mosbacher, która napisała na swoim Twitterze, że Polacy powinni być, że naszym hasłem jest różnorodność i tolerancja. Więc ja odpowiedziałem, no to Wasza Ekscelencja nie nauczyła się jeszcze dobrze języka polskiego. Różnorodność polega na tym, że trafiają się rasiści, a tolerancja polega na tym, że trzeba ich tolerować. A co na to powiedziała? Ja nie odpowiedziałem. Nie odpowiedziałem. Foxy, czy będzie istnieć w Pana świecie podstawowa służba zdrowia? Przykład, jest wypadek i musi przyjechać karetka na miejsce. No to przecież, proszę Pana, jak w Ameryce jest wypadek, to na miejscu pojawia się natychmiast 10 adwokatów, którzy oferują usługi poszkodowanym, żeby dostali odszkodowanie. To samo będzie z karetkami pogotowia. Prywatne karetki będą na wyścigach. Natomiast moja pierwsza żona świętej pamięci właśnie zmarła, ponieważ była Państwowa Służba Zdrowia i karetka do niej jechała 2 godziny. No więc była to państwowa karetka. Prywatna przyjechałaby w 10 minut. Michał zadaje pytanie, ile potrzeba czasu, ile musi minąć pokoleń, aby Polska uwolniła się od komuny? Polska się nigdy nie uwolni od komuny, póki będzie demokracja, bo Karol Marx powiedział wyraźnie, że na to, żeby zbudować socjalizm, potrzeba i wystarcza zbudować demokrację, a to już tego się nie mówił, a głupia większość już ten idiotyczną ustroik, prawda, tam zbuduje. I dlaczego telewizje propagują socjalizm? Dlatego, bo większość ludzi jest socjalistami, a one muszą mówić to, w co wierzą ludzie, bo inaczej stracą widzów. I to jest błędne koło. Widzowie wierzą w socjalizm, bo telewizje tak mówią, a telewizje tak mówią, bo widzowie w to wierzą. No. I niestety to musi być tak, jak w Chile zrobił Pinochet, prawda? Siłą to obalił. Przecież tam nie zakazał literaturę komunistyczną i można było kupić w każdym kiosku ulicy. Ale nie było możliwości ich działania, prawda? I w wyniku tego Chile w ciągu 2 lat stało się najbogatszym państwem Ameryki Łacińskiej. Do tej pory jest chyba najsilniejszą gospodarką tego kontynentu. Mimo, że rządzą socjaliści, ale ciągle jeszcze jest najsilniejszy. Tak, właśnie. Ale jak się mówi o tym, to o faszysta, bo mówi o Pinochecie, bo który dokonał zamachu. No kiedy Pinochet przejęcia władzy. A on zrobił niesamowity liberalizm. On na przykład zniósł przymus ubezpieczeń.
w wyniku czego składki emerytalne spadły trzykrotnie od razu, bo firmy musiały konkurować między sobą. Oczywiście. To jest, on realizował ideę Kisielskiego, wziąć zapyski i wprowadzić liberalizm. Prawda? Bo większość nie chce liberalizmu, nie chce wolności. Proszę zobaczyć, zawsze jest większość, żeby wprowadzić jakichś śpiących policjantów na ulicach, żeby nie można było jeździć. Prawda? Większość chce ograniczeń, większość chce karania ludzi za wszystko. Większość nie chce wolności. Świadoma mniejszość musi ją wprowadzić, a potem się okaże, że jest dobrze, prawda? I wszyscy z niej korzystają. Ja mogę panu się założyć, że gdyby głosować za, załóżmy, czy dać wolność słowa świadkom Jehowy, to ogromna większość była przeciwko. Wolność słowa libertarian byłaby przeciwko. Ja nawet podejrzewam, że nawet gdyby było głosowanie nad wolnością słowa dla Kościoła katolickiego, to też byłoby, większość byłaby przeciwko. Natomiast jak się powie za wolnością w ogóle, czyli wprowadzi za mordy, każdy ma wolność, nagle się okazuje, że jest w porządku. Przecież ja państwu powiem tak. Gdyby lat temu, 56 rok, to już tam będzie, 63 lata, tak? Kiedy w Polsce miało, ja wiem, 1000 osób miało prywatne samochody. Ale już była wolność, już była tam wolność, no. Już była, żeśmy się uwolnili od Sowietów, prawda, więc jakoś to było. Gdyby zrobić wtedy referendum, czy wolno w Polsce mieć samochody, to ogromna większość byłaby przeciwko. No jak to, będzie mi smrodził, jeździł, dziecko mi przejedzie, prawda, hałas. Dzisiaj na szczęście nie zrobiono referendum i ponieważ nie było żadnej tam tłu demokracji, to ludzie te samochody po cichu pokupowali, prawda, i był smokój. To samo z pistoletami. Gdyby pozwolono mieć pistolety, byłaby ogromna większość przeciwko, ale po 2 latach już wszyscy by mieli pistolety, prawda, i większość byłaby za. Także trzeba wprowadzić wolność i nie ogląda się, co tam ludzie mówią. To jest z narodem, to jest tak jak z kobietą. To kiedyś Staudinger mówił fraszkę, przyjm czytelniku rady moje złote, nieważne co tam bruczy, rób co masz ochotę. No tak, ale to wtedy ktoś mówi, no dobrze, ale do anarchii dojdzie. Jeśli będzie... No to albo nam się zarzuca, że za mordystami, faszystami. Panie prezesie, ja tylko pytam. Albo, że będzie anarchia. Bo jak gdyby jest tak wolność... Ma być wolność, ale ktoś musi pilnować, żeby tej wolności nam nie skasowano. Bo wiecie państwo, napisał kiedyś Robert Nozick, już nieżyjący, taką książkę Anarchia, Państwo i Utopia. Klasyczna książka. I on twierdził, że jeżeli się wprowadzi taki ustrój wolnościowy, tak zupełnie anarchię taką, to poszczególne mafie opanują to państwo, stworzą sobie własne państewka, wykroją. I mamy idealny przykład, już po śmierci Nozicka, był idealny przykład na dowód jego tezy. Otóż była Somalia. Tak, Somalia była państwem, gdzie panowała wspaniała wolność. Powstały prywatne uniwersytety, prywatne linie lotnicze, działało. No i co? Powstały 4 mafie, podzieliły państwo między siebie, doprowadziły za mordy. I to lepiej, do hekatomby. Tak, lepiej się tam w tej chwili nie pokazywać, prawda? Tak. No bo nie było tego króla, czy innego tam dyktatora, który by tej wolności pilnował. No dobrze, to teraz w Polsce co wprowadzić? Monarchię? Może być monarchia oczywiście i tyle, tylko musi być monarchia prawdziwa, nie jakaś tam elekcyjna, bo to już żeśmy już mieli elekcyjną monarchię, skończyło się rozbiór Polski, tak? Więc ogólnie. Dobrze. Krzysiek pyta jeszcze raz, bo ja zadałem to pytanie, ale o co chodzi z Jakubiakiem? Jakie są zastrzeżenia do niego? My nie mam żadnych zastrzeżeń do Jakubiaka, w ogóle nie wiem, o co mu chodzi. Aha, czyli co, nie dogadaliście się? Panie prezesie, no bo przepraszam, no Pani Jakubiak, bo tutaj siedzimy dużo, ogląda Jakubiak, nas dużo osób, Pani które Jakubiak, was wspierają, tak? No, bardzo, bardzo lubię pana Jakubiaka, ja zresztą z wzajemnością też ten zamieszczony. I on wystartował w liście Konfederacji, dostał stałe miejsce na liście, tam 7. Na każdej liście był 7 numerem, był ludzie z Federacji pana Jakubiaka. I ta federacja dostała mniej głosów niż będąca na 8 miejscu partia kierowców, która była założona na 2 dni przed wyborami. No i ta partia dostała więcej głosów w federacji pana Jakubiaka. Więc pan Jakubiak to jest postać, jego federacja nie. I pan Jakubiak miał przecież obiecaną pierwsze miejsce w Warszawie w tych wyborach. To czyli bardzo. No to... Nie chciał. Nie wiem, co mu się stało. No nie mam pojęcia. Okej. Okay. Czyli chciał, po prostu w tym sensie, że zaproponowaliście mu dobre miejsce, on nie chciał, tak? Czyli tak... Bardzo dobre, najlepsze. No najlepsze w Polsce. No w ogóle jeszcze do tego, jak w Warszawie, to jeszcze do tego dochodzi jeszcze Polonia. Przecież no, oczywiście możliwości. Nie mam pojęcia. Bo on chciał, żeby dla jego federacji też... Nawet mówiąc, jego federacja nie istnieje, nie wiem, czy pan wie, ponieważ zrobili im taki sam numer jak nam. Jacyś cwaniacy zarysowali partię pod samą nazwą. To nie istnieje. Maci.mmrwf. Panie Januszu, czy zakazałby pan marszów równości? Tak, zdecydowanie, bo jeszcze raz mówię, co innego jest wolność i można w domu, w łóżku, na swoim podwórku robić, co się chce, nawet z kozą, jeżeli ktoś jest zoofilem. Natomiast spraw płci się nie demonstruje publicznie, to są to tematy intymne. I ci ludzie, którzy to robią na ulicy, to nie po to, że chcą jakiejś tam wolności czy czegoś, tylko po prostu chcą zniszczyć, ośmieszyć tak zwane patriarchalne społeczeństwo. Ich celem,
celem tych neomarksistów jest zniszczenie patriarchalnego społeczeństwa. No i główną walką jest mężczyźni, prawda, mężczyźni w średnim wieku, ci, którzy rządzą normalnie, przecież 90% bogactwa świata wytwarzają mężczyźni w wieku lat 20-55 mniej więcej. Mm-hmm. 90% bogactwa na świecie. I tych ludzi trzeba zniszczyć, obłożyć podatkami, te pieniądze przekazać tam innym. Przecież jaki normalny ojciec dałby córce pieniądze, żeby studiowała gender? Do tych lesbijek ja by nie dał. Żaden normalny ja by nie dał. Natomiast tak się, temu ojcu się odbiera te pieniądze i jej córce się funduje za darmo te studia gender, prawda? Żeby ją zdemoralizować, po to, żeby to ośmieszyć. Mężczyźni muszą znów rządzić. My mężczyźni musimy znów zacząć rządzić. No i teraz od razu, fajnie, że to pan powiedział, nie ja, tylko od razu, jeśli Korwin powie, że mężczyźni muszą rządzić, to szowinista. Szowinista? Znaczy nie jestem szowinista, tylko tak było zawsze. I najpiękniejsza cywilizacja to jest wiek XIX, prawda, czy XVIII i tak dalej. Rządzili oczywiście mężczyźni, ale w XXI wieku też. I ma sobie popatrzy na drużynę piłkarek ręcznych i nożnych, siatkarek, koszykarek, brydżystek, szachistek. Wszędzie trenerem, kapitanem jest mężczyzna. To kobiety same chcą, żeby rządził mężczyzna. Bo one walczą z konkretnego. Feministki nie walczą o nic konkretnego, jest im dobrze, dają im za darmo. To sobie może rządzić i kobieta, nic się nie stanie, prawda? Jeżeli płynie statek, jest piękne morze, prawda? Nie ma żadnych fal, raf, ładownie pełne, prawda? Kasa okrętowa pełna, to kapitanem można wybrać feministkę i nic się nie stanie. Natomiast jak są kłopoty, natychmiast, jak tylko jest burza na horyzoncie, kobiety się chowają za plecy facetów, mówią, panowie, róbcie coś. No. I kończy się, bo wiadomo, że feminizm się kończy wtedy, kiedy trzeba wnieść szafę na szóste piętro, prawda? No tak. No. I tyle. Kobiety normalnie chcą, niech pan zobaczy, jak pan ma dowolny pogrzeb. Kobiety zawsze chcą, żeby mężczyzna przemawiał, prawda? Jakie są dwie organizacje najpotężniejsze w tej chwili? Wojsko i Kościół katolicki. Dlaczego? Tam są mężczyźni. Kobiety szanują tę instytucję, wojsko, bo tam rządzą mężczyźni. Gromko modlą się w kościele. No i gromko się modlą. No właśnie. Więc to, co się nazywa feministki, to jest coś nienaturalnego. To włane jest tylko dlatego, że po prostu kota nie ma, to myszy tańcują. Prawda? I można sobie tam rzeszać. Nie ma żadnych szaf do wnoszenia na szóste piętro, są maszyny, które wnoszą, więc w związku z czym można sobie głosić feminizm. Tylko jak tylko będą pierwsze lepsze trudności, skończy się feminizm. Także ta trzecia wojna światowa, jak się zacznie, a nie będzie atomowa. Myśli pan, że się jednak zacznie? A nie będzie atomowa, to może być pod tym względem zbawienna, bo natychmiast się skończy feminizm. Mm-hmm. Ale myśli pan, że się zacznie? Trudno powiedzieć. Wie pan, łatwo jest przewidywać trendy długofalowe, natomiast ciężej jest przewidywać sytuację na pół roku, na rok naprzód. To może zależeć od przypadku. Jest, wie pan, jak są płyty tektoniczne, na się nachodzą, no to albo one się miną i się nałożą łagodnie, albo się zetrą i będzie tak zwana katastrofa. I tego nie można dokładnie przewidzieć. To zależy od decyzji indywidualnych, prawda? Na przykład nie było wojny w 1963 roku, ponieważ jednak Chruszczow tutaj starał się z Eisenhowerem dojść do porozumienia. Mimo że torpedowano to porozumienie to wykryciem U-2, ale mimo to nastąpiło odprężenie. Jak będzie teraz, to trudno powiedzieć. Najgorzej jest tutaj, że my nie wiemy, co sądzi z panem, jego ekscelencją Donaldem Trumpem. Bo jego ekscelencja Włodzimierz Putin jest przewidywalny absolutnie. To jest racjonalny imperialista rosyjski, prawda, nie robi żadnych głupstw, nawet nie uznał Republiki tam Łuchańskiej i Donieckiej, więc nie robi. Natomiast z panem Trumpem to jest zupełnie inna. To jest człowiek nieobliczalny, mówi co innego rano, co innego wieczorem, działa w mocy Twittera i tak tutaj rządzi tym wszystkim. I na nieszczęście do tego daje się, ulega czasami tym establishmentowi amerykańskiemu. Idea pana Trumpa w zasadzie była następująca. Wypowiedzieć wojnę Chinom, niekoniecznie nuklearną, wojnę Chinom z pomocą Rosji. On chciał mieć przyjaźń z Rosją przeciwko Chinom. Natomiast establishment amerykański jest antyrosyjski i zmusił go do, że tak powiem, podjęcia również ostrej walki z Rosją. To jest nonsensem z punktu widzenia amerykańskiego, wroga trzeba dzielić, a nie łączyć. Nonsensem. I pan Trump się miota tutaj między tym wszystkim. I pan Trump jest żywą ilustracją mojej tezy, ja ją głoszę od 50 lat, że lepsza jest małpa na tronie niż socjalista, bo
Małpa to jest głupie stworzenie, to raz w lewo, raz w prawo, raz w lewo, raz w prawo, a socjalista zawsze w lewo, czyli źle. W związku z czym dwa razy lepiej jest, jak państwo rządzi małpa niż socjalista. I dlatego zdecydowanie wolę pana Trumpa od pani Clintonowej. Pana Obama. No, ale właśnie, czy myśli pan, że ma szansę być na kolejną kadencję prezydentem? Raczej chyba nie. Co? Ja, łaska ludu jest nieprzewidywalna. I, no, przecież masy ludzi są przeciw. Ale proszę, jak generał Pinochet świętej pamięci zrobił referendum po tam 16 latach rządów, to zjechało 48 tysięcy dziennikarzy z całego świata, żeby namawiać Chilejczyków do głosowania przeciwko temu tyranowi. I on dostał 46% głosów mimo to. Jeszcze ten ohydny tyran faszysta Pinochet. No taki gdzie kraj przy całej korupcji w innych krajach w Ameryce Południowej prosperita była niesamowita. No. Czytałem artykuły, że tylko bogacze będą głosowali na Pinocheta. No to 46% bogaczy w kraju to nie jest 100%. Na koniec chciałem zapytać to, co się dzieje w Wenezueli na przykład, bo już mówimy o Ameryce Południowej. Czy dużo ma wspólnego to, co się działo w tym kraju z Polską? Znaczy, Grecja jest lepszym przykładem dla Polski. Uh-huh. Wenezuela jest przykładem, gdzie dorwali się do władzy już skrajni komuniści. Bo tam były takie trzy przypadki, że po dojściu do władzy socjalizmu nie zrezygnowano. To przykład Pol Pota, który no i również po części banda czworga po śmierci Mao, która chciała kontynuować socjalizm. To jest Hollande we Francji, który też w odróżnieniu od Mitterranda czy innych po dojściu do władzy chciał kotować socjalizm, skończyło się dla niego fatalnie. No i właśnie Wenezuela. Doprowadzić kraj mający gospodarkę opartą na ropie naftowej do ruiny. Który się wojny toczy. Do ruiny. To naprawdę to pokazuje, że socjalizm jest w stanie zmarnować każdą ilość. Na przykład tam benzyna w Polsce jest za droga. Powinna kosztować około złotówki. Ale benzyna w Wenezueli kosztowała 10 groszy. W związku z czym ludzie tę benzynę nalewali, wylewali. No wszystko nikt jej nie szanował, prawda? Bo rząd dopłacał tej benzyny. Czyli zamiast brać realną cenę, to żeby lud miał zadowolony, dali mu benzynę później. To jest tak, jak dzieciom rozdawać cukierki za darmo, prawda? To jest coś strasznego. Ludzie przestali szanować cokolwiek i efekt był straszny. Się przyczaili do tego. Ale tego Maduro to już dawno było balonu. Wie pan, dzięki czemu rządzi jego ekscelencja Mikołaj Maduro? Dzięki jednej tylko rzeczy. Że Amerykanie popalili pana tak, bo w Ameryce Łacińskiej jest zasada, że Yankee go home, prez z Amerykanami. Jak się Amerykanie popalili tego faceta, to nagle Wenezuela stała w obronie. Tak. A ci głupi Amerykanie tego nie rozumieją. Gdyby się tego nie wtrącili. Panie prezesie, czy pan myśli, czy, bo jest o to chodzi, że nie wiadomo jeszcze, kiedy zostaną ogłoszone wybory. Myśli pan, że to zrobią, że na przykład na zebranie podpisów będzie na przykład tydzień albo dwa? Dwa będzie, przypuszczam. Dwa będzie, specjalnie. Będzie to bardzo ciężko i to jest powód, dla którego na pewno się nie rozpadnie Konfederacja, Korwin Braun, Godek Narodowcy i najprawdopodobniej przyłączy się do tego jeszcze inne organizacje, które przecież po prostu nie uzbierają podpisów. Bo myśmy uzbierali bez trudności podpisy w ostatnich wyborach, ale to było 6 tygodni na to. A teraz będą dwa. Dwa. Także w tej chwili wszyscy razem będziemy musieli pracować jak mróweczki, żeby te podpisy uzbierać. Zapowiada się ciekawie. Janusz Korwin-Mikke. Korwin, oczywiście Konfederacja, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, Panie Prezesie. Dziękuję Państwu bardzo. Kłania się Nieziutko, Piotr Szlachtowicz. Do zobaczenia. Już po 18 powinien pojawić się Marcin Rola i z Krzysztofem Karoniem u nas na żywo. Oczywiście w Realu 24. Krzysztof Karoń powinien być. Trzeba go wypowiedzieć na Unii Europejskiej. On tak świetnie mówi teraz Unii Europejskiej. Że... Mówi świetnie na wiele tematów. Jeszcze tylko przypominam, że możecie wspierać telewizję w Radio 24, jeśli uważacie, że ta propolska, prokatolicka, prowolnościowa telewizja jest warta wsparcia. To jest numer konta. Kłaniam się Nieziutko. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.